Witajcie widzowie, z tej strony Filo, a to 38 odcinek, jeśli się nie mylę, z gry Wiedźmin 1. I dzisiaj zaczniemy od odwiedzenia guślarki, aby znaleźć coś tam na te skrzaty. I okazuje się, że guślarką jest nam bardzo dobrze znana Abigail. Nie spodziewałem się. Witaj ponownie, Geralt. Witaj, Abigail. Widzę, że znalazłaś nowy dom. Tak. Miejscowi przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Ich guślarka zmarła zeszłej zimy. Chcesz? Zdradzę ci ich największy sekret. Nic się nie zmieniłaś. Robię dla nich specjalną maść, według tajemnego przepisu starej guślarki. To maść krowy czempionki. Dzięki niej ma tak lśniącą sierść. Poza tym zmieniłam się. Bardzo. Co cię sprowadza, bo nie uwierzę, że się stęskniłeś. Przysłał mnie murarz Harn. Budowniczy od siedmiu boleści. Uszczelniał mi kominek. Od tamtej pory albo jest tu sino od dymu, albo zimno. Niech zgadnę, budowa mostu nie idzie. Zgadłaś. Po co mu wiedźmin i wiedźma? Harn ma problem ze skrzatami. Nocą niszczą części mostu, które za dnia naprawia. Skrzaty faktycznie potrafią być złośliwe. Niech się zastanowię. Pewnie próbował odpłacić im pięknym za nadobne i teraz są śmiertelnie obrażone. Jest szansa, żeby ich jakoś pogodzić? Musisz skarb ich odzyskać, widzi mi się. Skarb? W krypcie na polach żyje inne plemię skrzatów. Złych i złośliwych nad wyraz. Owo plemię skradło naszym skrzatom ich największy skarb. Uprzążna kota. Uprzążna kota? Ano tak. Albowiem skrzaty na kotach jeżdżą tak jak ludzie na koniach. Musisz do owej krypty pójść i uprząż przynieść. Potem powiem ci, co robić dalej. Gdzie ją znajdę? Najpewniej trzymają ją w kapliczce jako dar dla bogów. Kapliczka wygląda jak miniaturowa rzeźba świątka, podobna do tych, co je na rozstajach dróg stawiają. Skąd to wszystko wiesz? Mogłabym powiedzieć, że wyczytałam z kurzych flaków, ale prawda jest bardziej banalna. Pewien skrzat zakochał się we mnie na zabój. Spotykam się z nim, a on opowiada mi o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Kpisz sobie? Zresztą nieważne, dzięki za pomoc. No, ciekawie. Jeszcze możemy z nią o czymś chyba porozmawiać. O, towary, to może i te właśnie. O, pięknie. I owoce berberki. Doskonale, to jest płynny pieniądz tutaj, bo tu w masowych ilościach ta berberka jest. Ciekawi mnie właśnie... Czekaj, czy dlaczego możemy... nie mieszka? Musisz wszystko wiedzieć? Wiedźmy mieszkają za wioską, tak już jest. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Abigail, pamiętasz wtedy w jaskini? Geralt, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Gdzie jest krypta skrzatów? Wejście do krypty znajduje się na polach. W środku znajdź malutkiego świątka, a w nim uprząż kota. Potem wróć do mnie, zapamiętasz? Postaram się. I jeszcze coś, bo tam jest coś o sprawie duchowej. Geralt chce się zapytać. Nie mam pojęcia, o co chodzi, czy to z tożsamością, ciąg dalszy questa, czy o co chodzi, ale zobaczmy. Znasz mnie. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme. Gdyby udało ci się je naprawić, a następnie pokazać Alinie, kto wie, może klątwa zostanie przełamana. Dziękuję, Abigail. Że się troszkę dowiedzieliśmy, wielu dosyć w sumie rzeczy. Jestem zaskoczony w ogóle, że Abigail spotkaliśmy, ale fajnie, fajnie. Ostatnio ją, jak nie pamiętacie, to ratowaliśmy w pierwszej lokacji tam. Nawet nie pamiętam, jak się nazywała ta wioska, ale generalnie mieszkańcy wsi coś tam chcieli zrobić, no ale ostatecznie ich powstrzymaliśmy przed tym. W dzisiejszym materiale to bym zrobił trochę zleceń. A w zasadzie chyba wszystkie.
Jeśli mogę wszystkie, to bym wszystkie zrobił. Dobra, może poza takimi, gdzie nie mam pojęcia, jak, gdzie się znajduje jaki potwór, to wtedy może rzeczywiście przy okazji się te zlecenie nabije. A tak to bym po prostu zrobił. To całą resztę, typu jakieś zęby zjadarki. Nie wiem, czy coś z kolopendromorfami nie ma. No, wiecie, o co chodzi. Zawitałem do piekarza, żeby móc sprzedać jedzenie, bo chyba tak można u niego robić. Masz jakiś tajny sklep? Masz jeszcze? Niestety nie. Chociaż znam jeden przepis, którego nie dane mi było wypróbować. Jaki przepis? Nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że potrzebuję tajemnej substancji zwanej białym miodem, ale nie wiem nawet, co to jest. Wiesz, czym się... Każdy pentak to wie. Wiedźmini to są tacy czarownicy, tylko trochę gorsi. Gorsi? Ano gorsi, bo jaja mają zwiędłe. To ja już pójdę. Co się stało? W rodzinie macie takiego? Hmm. O, współczuję. Pech to prawdziwy. No cóż. Dobra. Wziąłem sobie od handlarza ze schowka te jaja wiwerny, co mieliśmy, i od razu mu oddamy właśnie. To ogłoszenie. Przeczy to o jajach wiwerny? Tak, potrzebuję ich do... Przyniosłem ci 3 sztuki. Wspaniale, tyle właśnie potrzebowałem. Oto nagroda za twój trud. Elegancko. To mamy też już nowy pancerz ze skolopendromorfa, czy jakoś tak, dla elfiego rzemieślnika, więc zobaczmy się. O! Jednak nie u niego. Cześć, Geralt! Jak tu trafiłeś, mały? Tajemnica. Pochodzę sobie z tobą. No dobrze, ale jak coś się zacznie dziać, to zwiewaj. Mieliśmy się zobaczyć u elfa, ale Alvin trochę przeszkodził w mojej magicznej teleportacji. No nic, ale to... Czemu on w ogóle tutaj chodzi? Powinien zostać, kurde, w tej wiosce. No i tak jest noc praktycznie, już jest niebezpiecznie. Widzicie? Już potwory będą wychodziły, a on sobie tak chodzi z nami. Nie podoba mi się to. W ten sposób to na bank dorwał Alvina, no. To nawet... Mimo, że nie chce tego, to automatycznie ktoś go złapie, no. Patrzcie, w ogóle coś się zmieniło, bo elfy, mimo że jest noc, to kurde, siedzą sobie na zewnątrz. Chyba, że oni jakiejś o późnej godzinie konkretnej się chowają z powrotem. No nic, w każdym razie mamy elfiego rzemieślnika. Tak? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze z... Tak. Nareszcie będę mógł kontynuować moje... Dobra. Ile dostaliśmy? 250 renów. No i bardzo fajnie. A ja o Alpach nawet nic nie mam, to muszę o nich coś przeczytać. Tylko nawet nie wiem skąd, bo wszystko co było to przeczytałem u Juliana. Chyba, że od Wiedźmina się dowiem tego, co tam se poszedł na te duchy czy gdzieś tam. O, kręgi na wodzie. Muszę iść do krypty i porozmawiać z Wiedźminem, który podjął się tego zlecenia przede mną. No, czyli pewnie Berengar. Tak strzelam. No i może on mnie nauczy o Alpach czegoś. Robimy sobie jeszcze zlecenie na bazyliszki. Znaczy, co ja mówię? Na zjadarki. Toruwiel, coś masz do powiedzenia? Nie. No to zobaczenia u zjadarek. Chyba, że znowu Almi mi przeszkodzi w tej teleportacji. Patrzcie, to mogą być w ogóle te skrzaty właśnie, o których tam mówiła nam Abigail. To są mamony. To tam w 36 odcinku tam wkleiłem wam właśnie widza, który wysłał mi, jak oni się nazywają, i Alvin pozostał na brzegu, więc tyle dobrego. Ale dobra, bo znowu teleportację w ogóle zepsułem. Mamy zęby tych zjadarek, tylko jeszcze muszę jedną sobie ubić, żeby dla tego dentysty ten ząb mieć. Czego chcesz?
To ty zostawiła... Tak, w sprawie zębów z Yadar. Deliksiru miłosnego. Eliksiru, powiadasz. Proszę, oto one. Dziękuję. Do tego skrzata masz. Ciulwi. No i czysta orynie wleciało. Może ten eliksir, kurde, był tą metodą, żeby się zaczęła czegoś dowiadywać o ich świecie. I to jest chyba wytłumaczenie, no. Skąd taka relacja w ogóle się wzięła i ma prawo istnieć. W ogóle szedłem sobie do karczmy, żeby przespać się, a tu w sumie z Jaskrim mamy bardzo wiele kwestii do poruszenia. Co się działo w Wyzimie po moim zniknięciu? Nie wiem. Zniknąłem krótko po tobie. Słyszałem jedynie, że zabiłeś wielu ludzi. Czasem trzeba zabijać. Tak się zastanawiam, tylko się nie obraź. Czy zabijanie ludzi nie stało się dla ciebie przyjemne? Zbiry z Salamandry i im podobni zasługują na śmierć. Nie chcę cię oceniać. Ufam, że wiesz, co robisz. Wiem, co robię. Lepiej zmieńmy temat. Geralt? O czym będzie nowa ballada? Tworzę wielkie dzieło, utwór wierszowany opowiadający historię straszną, ciekawą, romantyczną. Co to za historia? Porywająca, prosto z życia, bo widzisz, zmieniłem zdanie. Uważam, że poeta nie musi koloryzować. Życie jest cudownie barwne, nie wymaga poprawek. Będziesz pisał o wiśniakach harujących w polu? Znamy się nie od dziś, Jaskier. Kręcisz. Zobaczysz wkrótce. No też mi ciężko w to powiedzieć, żeby nie było to koloryzowane. Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. Niech będzie... Kochana Triss. Widzę, że wasz romans kwitnie. Cieszę się, Geralt, naprawdę. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alwinie? Tak, na pewno się o niego martwi. Poproszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała Foltesta o wyczynach królewny Addy. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do Wyzimy. Okej. Okay. Mamy napisane, jak dobrze rozumiem. Uświadomiłem sobie, że mogę zabijać ludzi bez wahania, jeśli zasłużyli na śmierć. Czyli to jest jakaś zmiana nowa we mnie. Uważam, że... Nie jest zmiana na gorsze jakoś bardzo, nie? Znaczy, no może to bez wahania jest niepokojące, ale dalej nie jest tragiczne może. W ten sposób nie. Widzicie, jakie okiennice fajne z serduszkiem, wow. Dobrze, czyli list mamy, tak? List do Triss. Możemy przeczytać? O proszę, możemy sobie przeczytać liścik. Kochana Triss. Dzięki twojej przenikliwości odnalazłem Alwina. Dostałem też amulet od Jaskra. Nie martw się. Z chłopcem wszystko będzie dobrze. Zaopiekuję się nim. Mam nadzieję, że zdołałaś wyjść obronną ręką z afery, w którą sam cię wciągnąłem, za co przepraszam. Chyba powinnaś porozmawiać z Foltestem i naświetlić mu poczynania jego słodkiej córeczki. Triss, ja również o tobie myślę. Ciągle wspominam chwile, które spędziliśmy razem. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale po co się martwić na zapas. Ważne, że mamy siebie nawzajem. Obym cię już wkrótce zobaczył. Geralt. Wow, nie wiedziałem, że Geralt potrafi tak pięknie napisać. Naprawdę. To mnie zszokował. Ile pieniędzy mamy? 5600, a ja nie mam na co wydawać tej forsy. Naprawdę. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest ten miecz, co był u Kowala. I za 3000 i nic poza tym. Ewentualnie jeszcze runy kupić. Dobra, te runy rzeczywiście nie jest głupim wyborem. Nie zaopatrzyć, ale pójdziemy jeszcze spać. 7 orenów. No dobra. Ale czy u tej babki nie było za 5? Do południa. I rozdamy sobie jeszcze talenty. Bo się okazuje, że takowe mamy. No, nic nowego tutaj się nie zmieni. Srebrny szybki kończymy. To na pewno ogłuszenie odporność nam się przyda. Koszt energii przy atakach specjalnych. To też w sumie fajna rzecz. Żebyśmy mogli cały czas je dawać bezproblemowo. Kurde, już zaraz będziemy kolejnym Wiedźminem. Nie wiadomo, jaki jest kolejny, ale mamy 28 poziom. W 38 odcinku. Wow. Ale się zgrało.
Ja wychodzę na pole. Wy wychodzicie na dwór, czy na co? Ja na pole na przykład. Wiem, że można wyjść na dwór, na podwórko, na zewnątrz. I to wszystko, co wiem z tej kwestii. Trzeba tych małych urwisów znaleźć. Alvin. Okej, czyli Alvin jest wszędzie, tylko nie we wiosce. To jak jesteśmy na polach, to możemy dwie rzeczy załatwić, mianowicie to z tymi skrzatami i znaleźć te kawałki lusterka Aliny, żeby tą klątwę odczynić. Co się dzieje na tych polach w ogóle? Zwierciadła są wszędzie i nigdzie. Mam do krypty iść. Jest jakiś krąg druidzki w ogóle. To nie wiem, zobacz mi ten krąg, jak już jestem przed nim. Druidzki znicz i panna młoda. Panna młoda, czyli Alina, tak? Tak, no. Ale dobra, no to na razie nie potrzebuję jej. Dobra, zobaczmy tą chatę pustelnika, skoro już tutaj zaszliśmy. Panna młoda jest przy każdym zwierciadle, jeśli dobrze rozumiem. No nic. No. Mus to mus. I mamy kawałek zwierciadła. To jest przedmiot fabularny. To dobrze, że mi nie będzie miejsca w punku zajmowało. A, no i Alvin za nami biegł przez ten cały czas. Odwiedźmy tego tylnika. Ma w ogóle kurhan wszędzie. Z czym do mnie przy... Zagrajmy w pokora. No możemy zaraz zagrać. Masz może jakieś zadanie dla Wiedźmina? To miłe, że pytasz. Tak, jest pewien problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. W czym mogę ci pomóc? Niedaleko mojej chaty znajduje się krąg druidzki ze starożytnym posągiem bogini. To przepełnione mocą miejsce przyciąga różne, często niebezpieczne siły. To się zdarza. Od niedawna krąg zaczął być nawiedzany przez dziki gon. Król Gonu ma nadzieję, że uda mu się porwać ze sobą dusze wojowników pochowanych w kurhanach przy mojej chacie. Miałem już do czynienia z Gonem. Co chcesz, żebym zrobił? Chciałbym, abyś zabił 9 upiorów. To święta druidyczna liczba. Być może pojawienie się Wiedźmina odstraszy stąd króla Gonu, przynajmniej na jakiś czas. W nagrodę mogę zaoferować ci księgę o wampirach. O. Jedną z moich chat na własność. Lub też wianek z nieśmiertelników. Księga o wampirach? Bo Alpy chyba są wampirami w sumie. No, to chyba będzie to. Dobrze, zajmę się tym. Zapamiętaj jedną ważną rzecz. Król Gonu jest bardzo potężnym przeciwnikiem. Żaden śmiertelnik nie może się z nim mierzyć. Nawet ty. Jak więc mam z nim walczyć? Przy kurhanach wojowników znajdziesz korzeń mandragory. Ta magiczna roślina będzie trzymać króla Gonu na dystans. Musisz tylko rozpalić znicz stojący w kręgu i dodać do niego nieco mandragory. To rzeczywiście powinno pomóc. Stąd te korzenie. Już myślałem, że mamy do czynienia ze świrusem, ale to po prostu jest potrzebne nam. Dobra. Okej. Alvin byś mógł zostać u tego pustelnika, co byłoby bezpieczniej dla wszystkich. Dobrze, no to się tam tym kiedyś zajmiemy. Natomiast póki co pójdziemy do tej krypty ze skrzatami. Po tę uprzą szkota. Bo to o to się wszystko tak naprawdę zabiega, tak? Dobrze, mamy tutaj tą kapliczkę. Krypta na polach. Kurde, to już takie rzeczy. Ledwo co wszedłem i już mnie bić chcecie. Pany, no spokojnie, tak. Wyluzujmy, nie musimy się od razu bić, no. I tak jesteś dla mnie niegodnym przeciwnikiem, no. Bądźmy ze sobą szczerzy, nie masz szans z Wiedźminem. Śmiesznie w ogóle teraz wygląda, bo wygląda jakby na jakimś black screenie się z nim bił. W jakiejś, wiecie, pustce. O, dobra. Wypiję kota. Żeby było coś widać w ogóle. Alpy! Niestety do Alpy jest potrzebna cenzura. Jak widać. Kurde, nikt nie mówił, że zdobycie tej wstążki będzie takie trudne, no. Czemu te skrzaty z Alpami się zadają, no? Co im odbiło do głowy? No dobra, no. Zaatakujemy te Alpy.
są te wampiry w sumie te same, co były w tym bordelu tamtym. Czarnej nocy, czy jakoś tak. Mogę się z nimi bić, tylko szkoda mi tylko tego, że wiecie, że nic z tego nie mam. No kurde, dajcie się uderzyć, no. Dobra, chcę jak najszybciej do tego, do tych skrzatów. I tutaj oczywiście wrócę do tej kapliczki, jak będę chciał pozbierać z tych alpów tych rzeczy, ale póki co to... To jest dla mnie bez sensu ich zabijanie, bo nic z tego nie mam. Algul, proszę. Nawet ty, przeciwko mnie. Kapliczka skrzatów, czy mogę w końcu wziąć tę zasraną uprząż kota? Niesamowite, no. To jest naprawdę śmiechu warte, że dla uprzęży kota trzeba było się wpieprzyć do takiej kaplicy, kapliczki i mordować te wszystkie, ten, algule i inne wampiry. Żuchwa cmentara. O! To może cmentar będzie dla dentysty. O, o, o. Widzicie? Tyle dobrego z tego mamy chociaż. To w sumie mogę pochodzić i po te zwierciadła pozbierać. Bo to nie jest jakiś ciężki wysiłek pozabijać te południce. To z tym dzikim gonem to może później. Bo to brzmi dosyć ciężko. A bym chciał też jakieś questy poboczne w większej ilości porobić. Dawaj ta. Ale to wychodzi na to, że ona też była... Też była nie tak w takim razie. Coś z nią było nie tak, skoro... Czy dobra, no to zwierciadło ją trochę zategowało. Aha, i ona jest na szczycie tego, dobra. To wyjdziemy specjalnie na dach. Co, parkour wręcz. Typowa ścieżka. To na pewno było normalnie coś takiego, takie wejście na ten zamek. Dobra. Palmy i możemy wchodzić z akcją. I ostatnie zwierciadło mamy tutaj. Tylko, że tutaj był krąg też chyba. Gdzie to zwierciadło? Patrz, jaki cień w ogóle tam jest. No, cóż, pewne bugi są, ale to wiadomo, no gra z 2007 roku, więc nie można też jakoś specjalnie się czepiać bezsensownie w tym kręgu. Ona nie jest w kręgu, ona jest w innym miejscu, jest jakiś druidzki znicz w ogóle. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że jest ona. Chyba ostatnia była. I jest jeszcze w tej zagrodzie, dobra. To pójdziemy do zagrody, a ten druidzki znicz, to możemy coś tutaj dać. Aha, to tą mandragory. Dobra, dobra. Ale to innym razem, bo to na razie nie będziemy walczyli z tym gonem, tylko te zwierciadła chcemy poszukać. I z tego co widzę, to tam są wiwerny w ogóle. Geralt, Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. Ja... No wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarcim nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? Tą drugą opcję bym mu powiedział, jakby był tak... 5 lat większy, starszy. Nie wiem, ile ma lat, ale na pewno do 10 max. To jest takie optymistyczne pieprzenie, tak. Ja bym to powiedział. Bo to mu mniej kłopotów przyprawi. Musisz ukrywać to, co widzisz, swój dar. Niełatwa jest droga odmieńca. Dziękuję, Geralt. Jak z tobą rozmawiam, czuję się lepiej. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem z tym Alwinem. Lepiej, żeby ukrywał, ponieważ gdy przyjdą te salamandry, nie, po niego, a mnie przypadkiem by nie było obok, to lepiej, żeby się nie chwalił tym, że potrafi takie rzeczy robić, ponieważ magister na pewno poinformował
swojego pracownika przed śmiercią, że chłopak ma jakieś zdolności, więc jak wszyscy będą mówili o dziecku, które ma zdolności, no to będzie łatwiej namierzyć Alvina, a tak to, no to można się łudzić, że nic mu się nie stanie. Czy mu się nic nie stanie? No, nie wiem. Znając życie, coś się stanie. No jakoś jeszcze muszę wrócić do Wyźmy na pewno, żeby tego questa dla Zahina Szmarca oddać, więc... Jeszcze nie wiem, z jakiego powodu wrócę do Wyźmy, ale może to właśnie z powodu Alvina będzie. Zobaczymy. W ogóle też będę musiał sobie naważyć parę mikstur, bo powoli mi się kończą. Mam dwie jaskółki, dwa koty, to całkiem niewiele. No i puszczyka też by się przydało, bo tylko jeden to... Tak na styk mam biały miód. Aha! Od tego potrzebował piekarz. To damy biały miód jeszcze piekarzowi. Chociaż dziwne, że to on eliksir prosi, ale no dobra, no jak... Jak to, to mu dam. Nie zaszkodzi mi. Bo biały miód działa tak samo jak eliksir oczyszczenia, więc luz. Czego chcesz? To Abigail by się mogła zająć z powrotem Alvinem. Bym się nie obraził. Zdobyłem skarb z krzatów. Weź teraz uprząż i zanieś ją do kapliczki naszych skrzatów. Stoi tuż przy moście taki malutki czerwony świątek. Przyjdź następnego dnia i zobacz, czy skrzaty przyjęły podarek. Po czym to poznam? Zostawią ci w zamian jakiś dar. Coś cennego, symbolizującego przyjaźń lub szczęście. Zanieś to murarzowi. Jeśli będzie nosił ten symbol przy sobie, skrzaty przestaną go niepokoić. Bywaj. Spoko. A co do zwierciadła? Zaniesiemy dar skrzatom, zaniesiemy biały miód piekarzowi. Ale szczerze mówiąc, kurde, totalnie nie rozumiem tego podejścia. Czemu ten Alvin, czemu Geralt nie każe Alvinowi siedzieć w jednym miejscu? Albo przynajmniej dlaczego nie mamy takiej możliwości? Dać go komuś ściśle do opieki, na przykład Abigail. Abigail jest w miarę obeznana, tak powiedzmy w czarach czy czymś, no jest na pewno lepszą formą ochrony dla niego. Jeśli ktoś by miał go złapać, to sobie lepiej poradzi raczej niż zwykła wieśniaczka. Patrzcie, skrzaty! Czy to są skrzaty, a nie mamony? O proszę. To wygląda na miniaturową kapliczkę jakiegoś bóstwa. Ciekawe, kto czci taki maleńki posążek? No. Ci przyjaciele po naszej prawej stronie. Dobra. Dajmy im uprząż. A, i dostałem od razu czterolistną koliczynę. To rzeczywiście symbol szczęścia jest. Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale, twoja nagroda. Pomocnik w postaci syna? Nie, no. Walisz tego syna. Ja potrzebuję informacji. Księga o upiora. Wezmę księgę o upiora. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz. Ten dziwak, pustelnik, strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją... pożyczyłem. Dziękuję. To może to jest ta książka, co od pustelnika w ogóle miała do mnie trafić. Okej, okay, upiory, potem pieńcy widła, widma, czy tak o południcach, północnicach. W każdym razie zrobione. Teraz możemy sobie pójść do piekarza. Sprzedamy książkę Julianowi. Schowamy co nieco do karczmarza i to będzie wszystko w tym odcinku. Też sorry za 36 odcinek, ponieważ jak sobie go montowałem, to zauważyłem, że strasznie zamulałem. Tak cicho mówiłem, kurde, zero skupienia. Może teraz też cicho mówię i tego nie zauważam. Nie wiem, w każdym razie będę musiał nad tym popracować, żeby się mi to więcej nie przytrafiało na materiałach i żeby wszystko było wyraźne i było wiadomo, o co mi chodzi w ogóle i co mówię, no to bo to wiecie, to nie jest granie w Wiedźmina bez komentarza, tylko no jednak z tym głosem komentującym to warto byłoby, żebyście chociaż rozumieli bez specjalnego skupiania się, słyszeli co do was tam mówię, nie? Pójdziemy
do Pikarza i jeszcze do Króla Rybaka, żeby wysłał wiadomość dla naszej Triss, tak? Król Rybak tutaj ma od nas questa. Się rzadko kiedy zdarza, ale tak, my dajemy komuś tu jest questa, żeby przesłał nasz list. Czyli można wywnioskować, że ten rybak jest w sumie takim łącznikiem ze światem dla wioski trochę. Tylko mam nadzieję, że ten eliksir to mu nic nie zrobi w sumie, bo jak to jest wiedźmiński eliksir, ten biały miód, to trochę lipa. Ale wydaje mi się, że to... Chyba o to chodziło, no. Zapiszę na wszelki. Jakby się okazało, że będziemy mieli z tego tytułu kłopoty. W czym? Ale raczej nie. Prosił nas o coś, to my mu to przynieśliśmy. Biały miód. Biały miód! Niesamowite! Teraz będę mógł wypróbować mój tajemny przepis. Czy... Bierz cukrową laleczkę i znikaj, póki się nie rozmyślę. Nie powinienem był ci dać tej cukrowej lalki. Co jest ty? Nie powinienem był ci dać tej cukrowej... Ej, dobra, ten piekarz jest trochę głupi. Nie lubię go. Ale sprzedam mu od razu tą cukrową lalkę. 5 złotych. Powiedzmy, że dobra, no niech stracę. I tak jeden biały miód straciliśmy, drugi nam został, więc jak będziemy kiedyś potrzebowali do czegoś, to go jeszcze mamy na wszelki wypadek. Teraz pójdźmy sobie do tego króla rybaka. Dobry królu. Mhm. Chciałbym wysłać list do Wyzimy. Mhm. Dzięki. Mhm. Bywaj. Liścik mamy wysłany. Jaskier nas pewnie poinformuje, jak coś nam przyjdzie. No i co, widzowie? No, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Że było git. I co? No, miłego dzionka, miłego wieczorka. Cześć.